Blisko 17 milionów złotych, tyle pieniędzy zamierza przeznaczyć Starostwo Powiatu Grójeckiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na remont Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. Oprócz termomodernizacji budynku wykonany będzie m.in. remont oddziału wewnętrznego oraz remont bloku operacyjnego na terenie grójeckiego szpitala. Obecnie trwa na terenie szpitala Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu remont tak pod nazwą termomodernizacja. Powymieniane są okna, docieplony został dach. Obecnie trwają docieplenia fundamentów i będą przechodzić na docieplenie ścian tego budynku. Planujemy przeznaczyć przez te dwa lata około 17 milionów złotych w remont szpitala i już mamy ogłoszony przetarg na przebudowę bloku operacyjnego w grójeckim szpitalu. Czekamy teraz na oferty. Jest to ten moment, kiedy wykonawcy mogą składać oferty, a już przygotowujemy następny przetarg, sprawdzamy dokumentację i będzie ogłaszany przetarg na remont oddziału wewnętrznego wraz z drogami dojazdowymi do SOR-u i wokół szpitala, zagospodarowanie terenu, ułożenie nowych ciągów komunikacyjnych pieszo i drogowych oraz parkingu.